Witam w Zielniku Hermetycznym. Miło mi poinformować, że po dłuższej przerwie udało mi się namówić do współpracy o wiele milszy głos niż mój. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania kolejnych informacji zielarskich z międzywojnia. Wyciągi ziołowe. Zioło lecznicze, należące do rozmaitych rodzajów i gatunków botanicznych, nie mające z sobą nic wspólnego, posiadają bardzo często wspólne właściwości lecznicze. Przez umiejętny dobór ziół do mieszanek oddziaływanie ich na pewne organy ciała ludzkiego potęguje się i często wytwórnie, korzystając z doświadczeń naukowo-laboratoryjnych, które są zazwyczaj sprawdzianem starych recept medycyny ludowej, sprzedają mieszanki lub ich wyciągi należycie dobrane, fachowo przygotowane i pomieszane, gotowe do domowego użytku. Wiele czynników składa się na fakt, że najbardziej rozpowszechnione są dolegliwości objęte ogólną nazwą wadliwej przemiany materii, pod którą rozumie się cierpienie artretyczne, piasek i kamienie żółciowe, wątrobowe i nerkowe, zaparcia i tym podobne. Na szczęście przyroda dała nam bardzo wiele ziół leczniczych, łagodzących, przeciwdziałających tym dolegliwościom, z których wymienić należy: deszcz ptasi, roślina bardzo pospolita, rosnąca po miedzach, rowach, na przychaciach, od setek lat stosowana jest przez lud przeciwko kamieniom żółciowym, cierpieniom artretycznym, podrażnieniom organów moczowych. Magister Jan Biegański w książce swej Ziołolecznictwo przytacza fakt wyleczenia ciężkiego przypadku kamienia nerkowego wielkości gołębiego jaja jako skutek systematycznego picia naparu z rdestu ptasiego. Ciekawy jest objaw instynktu ptactwa domowego, psów i świń, które czasami specjalnie szukały rdestu, jedząc go łakomie. Mniszek, nazywany inaczej brodawnikiem, mieczowatym, mieczem, puchówką. Również należy do najpospolitszych roślin naszych łąk, rowów i przydroży. O ile rdest używa się jako ziele, o tyle mniszek tylko w korzeniu odkłada ciała lecznicze, posiadające właściwości wybitnie leczące zaparcia stolca, hermoroidy, kamienie pęcherza, nerek i wątroby. Jagody jałowca są tak wszystkim pospolicie znane, że nie wymagają opisu. Olejek w nich zawarty posiada wybitne działanie moczopędne, a jest tak dawno stosowany, że o jego własności wspomina już Katon Starszy w swym dziele De Re Rustica. Doktor Lekrek, gwiazda fitoterapii francuskiej, zaleca go pacjentom dotkniętym kamieniami żółciowymi, obrzękami wątroby, obserwując zmniejszenie się ataków i poprawę funkcji wątroby. Kora kruszyny jest powszechnie stosowana jako łagodny i skuteczny środek rozwalniający, posiadający te nieocenione zalety, że nie podrażnia przewodu kiszkowego i organizm nie przyzwyczaja się do niej, a więc może być przez dłuższy czas przyjmowana. Powyższe cztery składniki, ziele, korzeń, jagoda i kora, wszystkie z niepodobnych do siebie roślin, lecz posiadające podobne działanie na organizm, przy jednoczesnym zażywaniu w postaci wyciągu potęgują swe własności i przynoszą ulgę cierpiącym. Wyciąg składający się z powyższych składników wyrabia firma Klawe pod nazwą Cholesol. Należy pamiętać, że wszystkie zioła są środkiem niezawodnym, lecz z natury rzeczy działającym powoli, dlatego należy je zażywać przez czas dłuższy, nie tylko w okresie silnego ataku choroby, lecz również i później, już w charakterze środka zabezpieczającego przed nawrotami. AZ